I inwestycje. Znowuż mamy basen, bo o nim pewnie zapytać, o nim pewnie rozmawiać musimy, ale ja bym chciał zapytać o ten basen tym razem z innej perspektywy. Jak wygląda sprawa modernizacji, bardzo zresztą kosztownej, oczyszczalni ścieków? Czy te koszty mogą wpłynąć na budowę basenu, czy mają Państwo inny pomysł na poradzenie sobie z tą sytuacją, z tą potrzebą modernizacji oczyszczalni ścieków przy zachowaniu planów inwestycyjnych względem basenu? I o odpowiedź poproszę pana Artura Kluza. Oczywiście oczyszczalnia ścieków to bardzo duży koszt dla naszego miasta, jeżeli będziemy chcieli z własnych środków, z pomocą oczywiście funduszy unijnych, to wykonywać. Ja mam inny pomysł na to, tak jak to zresztą zrobiły już dawno inne miasta, na przykład Gdańsk, który już w 1995 roku jako pierwsze miasto w Polsce skorzystało z projektu partnerstwa publiczno-prywatnego i przekazało to całą oczyszczalnię firmie prywatnej, współpracując z nią. Stworzono spółkę, która na 30 lat wydzierżawiła oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne. W ten sposób miasto zaoszczędziło na budowie tego typu obiektu z własnych środków. My mamy przykład. W 2002 roku wydaliśmy 12 milionów złotych na oczyszczalnię. Minęło 15 lat. Mamy w tej chwili projekt na 20 milionów. Uważam, że naszego miasta nie stać na wydawanie takich kwot co 15 lat. Niestety infrastruktura na oczyszczalni niszczy się mniej więcej w przeciągu takiego czasu. Co 15 lat trzeba ją wymieniać. Dlatego uważam, że są prywatne firmy, duże koncerny, które zajmują się od lat, właściwie nawet od dziesiątków, a niektóre firmy nawet od 100 lat zajmują się tego typu inwestycjami, więc one powinny zrobić to za nas. W partnerstwie publiczno-prywatnym, przy odpowiednio stworzonych umowach, tak powinny wykonać oczyszczalnie ścieków w naszym mieście, bo uważam, że te pieniądze, które byśmy na tą inwestycję wydali, możemy wydać na drogi, na szkoły, na infrastrukturę przy szkołach. Dziękuję serdecznie. I o odpowiedź na to pytanie poproszę pana Przemysława Korcza. Proszę państwa, ad vocem jeszcze do tego inwestycyjnego, powiedzmy do tego budżetowego, mówiłem proszę państwa o ostrzeżeniu, a nie o negatywnej opinii, to pierwsza rzecz. A druga, mówił pan o środkach zewnętrznych. Przychody budżetu w tym roku, środki zewnętrzne z Unii to 0,1%. Natomiast przechodząc do następnego pytania. Proszę państwa, mam tutaj przykładowe wyceny basenów. W Zabrzu na osiedlu Kopernika, co prawda inwestycja z 2014 roku, jakby realizacja końcowa. Wyceniony koszt 25, ostateczna kwota 31. Teraz mamy troszkę inne ceny. Gmina Grybów, około 24-25 tysięcy zakładane koszty. Najniższa złożona oferta 10 października tego roku to 44,6 miliona. To tak tylko kwoli, powiedzmy, kwot, które miałyby być na ten basen przeznaczony. Oczyszczania ścieków 26 milionów, wstępnie mamy to wycenione. Proszę państwa, to jest jeden z głównych problemów każdej gminy. Gospodarka wodno-ściekowa. To jest bardzo istotny problem, który nie był poruszany przez te 4 lata niestety. Ja już to mówiłem podczas ostatniej debaty, czym to grozi. Dzisiaj ścieki z połowy Ustronia idą do Skoczowa, dociążają oczyszczalnie w Skoczowie, przez co nasza nie jest dociążona. I nie możemy obniżać jednostkowych kosztów przerobu ścieków. I dlatego ceny w Ustroniu nie spadają. Proszę państwa, jest druga rzecz bardzo niebezpieczna. Skoczów, jeśli zamontuje na granicach gmin tego, czego nie ma jeszcze, a czym nas straszy, przepływomierz i zacznie nas rozliczać ze ścieków faktycznie przesyłanych na oczyszczalnię w Skoczowie, to my, proszę państwa, za ścieki możemy zapłacić 2 razy tyle niż dzisiaj. Jest na to pomysł, zbudowanie kolektora na granicy gmin.
i zatłaczanie dzięki przepompowni nową nitką ścieków z powrotem do naszej oczyszczalni, aby dociążyć proces technologiczny, zmniejszyć jednostkową cenę ścieków w mieście, przez to ją urealnić. Inwestycje są potrzebne, możemy je robić z partnerami zewnętrznymi, jednak to jest ważny element gospodarki gminy i musimy na nim mieć decydujący wpływ. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.